kryminalnych opowieściach Polska mówiliśmy już o gangu zapaśników z Koszalina, któremu przewodzić mieli Andrzej R., pseudonim Dżuma, i Piotr T. Okazuje się jednak, że to nie jedyny gang zapaśników, który działał w naszym kraju. W latach 1999-2004 podobna grupa przestępcza miała terroryzować podłódzki Zgierz. W jej skład wchodzili zapaśnicy lokalnego klubu sportowego Boruta, w tym uważany za lidera tej struktury Dariusz P., pseudonim Świniak, blisko związany z Krzysztofem J., pseudonim Jędrzej, jedną z najważniejszych postaci tzw. łódzkiej ośmiornicy. Członkowie zgierskiego gangu zapaśników przenikali się też z grupą Edmunda R., pseudonim Popelina, która na początku lat 2000 stoczyła krwawą rywalizację w Łodzi i okolicach z gangiem Grzegorza B., pseudonim Indianin. Zapraszamy na naszego Discorda, na którym znaleźć możecie harmonogram odcinków na najbliższy tydzień, nawiązać kontakt z twórcami kanałów oraz wiele więcej. Link do serwera w opisie tego wideo. Zgierz to starsze od Łodzi, bezpośrednio z nią graniczące miasto nad rzeką Bzurą, liczące ponad 55 tysięcy mieszkańców i wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. Z racji bliskości z Łodzią, Zgierz stał się nieodłącznym polem wydarzeń związanych z lokalnym półświatkiem. To właśnie tam, w Wigilię Bożego Narodzenia 1997 roku, pod pizzerią Trio zastrzelono Ireneusza J., pseudonim Gruby Irek, uważanego za jednego z bossów tzw. łódzkiej ośmiornicy. To także tam, na przełomie lat 90. i 2000, ze środowisk klubu sportowego Boruta miał wyklarować się gang zapaśników. Zdaniem śledczych, grupa ta powstała około 1999 roku, a szefować miał jej Dariusz P., nazywany Świniakiem. Wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna, oczywiście trenujący zapasy w Borucie. Na początku lat 90. miał być nawet mistrzem Polski juniorów w zapasach w stylu wolnym. Na rodzinnym podwórku Dariusz P. poznał byłego zapaśnika Boruty Krzysztofa J., pseudonim Jędrzej, zaliczającego się do grona czołowych postaci łódzkiej ośmiornicy. Świniak miał skupować świadectwa narodowych funduszy inwestycyjnych i przekazywać je właśnie Jędrzejowi. Gdy ta działalność przestawała być opłacalna, Dariusz P. zebrał wokół siebie innych zawodników Boruty, aby razem z nimi zacząć zarabiać w inny sposób. Najszybciej i najłatwiej dojść do dużych pieniędzy można było oczywiście nielegalnie, różnymi metodami, z których korzystały gangi w całej Polsce. Mowa m.in. o rozbojach, wymuszaniu haraczy od restauratorów, handlu przemycanym alkoholem i papierosami, a także środkami odurzającymi. Gang zapaśników zaczął terroryzować Zgierz i już w 2001 roku policja wiedziała, że w mieście istnieje taka struktura. Powołano nawet 8-osobowy zespół śledczy, którego zadaniem było rozpracowanie tej grupy. Jak się miało potem okazać, zajęło to przeszło 3 lata. Trudno też sobie wyobrazić, by gang zapaśników nie miał przyzwolenia na działalność ze strony wyraźnie od siebie mocniejszej ośmiornicy. Tutaj mogła zaprocentować znajomość Świniaka z Jędrzejem. Gdy ten ostatni wpadł, a potem w 2002 roku uciekł z gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi, mówiło się nawet, że pomóc w wyjeździe na Słowację, a potem na Węgry, gdzie znów go zatrzymano, mieli pomagać mu właśnie zapaśnicy. Ponoć Dariusz P. pilnował też żony Jędrzeja, gdy ten wrócił wtedy za kratki. W 2003 roku Świniak kupił sobie mało popularny w Polsce, za to dobrze znany we Francji, pistolet samopowtarzalny MAS. Służył mu on, by grozić nim ludziom podczas wymuszeń haraczy czy przy odzyskiwaniu długów. Wiadomo, że gang zapaśników obstawiał bramki w zgierskich lokalach i kazał płacić sobie haracz za ochronę. Kto tego nie robił, otrzymywał dodatkową karę finansową. Wynosiła ona od kilkuset do nawet 1000 złotych. W skrajnych przypadkach ofiary wywożono do lasu, na przykład w kierunku Skierniewic, gdzie bito je niejednokrotnie kijem bejsbolowym i poniżano, dla przykładu każąc kopać sobie grób. Choć Świniak mieszkał w bloku na jednym ze zgierskich osiedli, budował sobie dom na obrzeżach miasta. Niektóre zastraszane przez zapaśników osoby wywożono właśnie tam i grożono im na przykład przypaleniem ciała rozgrzaną farelką. Grupa udzielała też pożyczek na wysoki procent. Odpowiadać mieli za to głównie Dariusz P. i Grzegorz I., pseudonim Negocjator, którzy dysponowali sporymi sumami gotówki w złotówkach lub dolarach. Zasada udzielania takich pożyczek była dość prosta. Należało ją zwrócić przez rok. Co miesiąc do dłużników zgłaszał się po odsetki Jan P. T.,
te wynosiły przy pierwszej pożyczce 8%, przy kolejnych już więcej, 12 lub nawet 15% miesięcznie. Kto nie miał pieniędzy dla gangsterów, miał problem i podobnie jak ci, którzy nie chcieli płacić haraczu, trafiał do lasu. W końcu zapaśnicy rozszerzyli swoje pole przestępczej działalności na różnego rodzaju wyłudzenia. Od kredytów przez odszkodowania komunikacyjne po zasiłki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj z Dariuszem P. miał działać Jacek W., pseudonim Torbacz. Mechanizm wyglądał następująco. Organizowali oni uszkodzone samochody, na przykład Volkswageny Polo, choć czasem kupowali też nowe, Fiaty Punto czy Fiaty Palio Weekend, i doprowadzali do stłuczek z również należącymi do nich znacznie lepszymi autami, BMW czy Mercedesami. Gdy na miejscu pojawiała się policja, uczestnicy zdarzenia potwierdzali jego przebieg i że w nim uczestniczyli. Potem pozostawało tylko czekać na odszkodowanie, sięgające niekiedy nawet 50 tysięcy złotych. Wykorzystane samochody doprowadzano do podstawowego porządku i wystawiano na sprzedaż w komisach. W procederze wyłudzeń odszkodowań metodą na stłuczkę brał też udział skorumpowany funkcjonariusz policji, Marian S. Według śledczych pomógł on gangsterom w co najmniej 7 przypadkach. Swoją drogą to właśnie stłuczki były początkiem końca gangu zapaśników. Latem 2003 roku zlikwidowano grupę przestępczą, która razem z policjantami drogówki zarabiała na szeroką skalę na fikcyjnych stłuczkach. To wtedy pojawił się też wątek zapaśników, co pozwoliło na oficjalne rozpoczęcie śledztwa. 22 stycznia 2004 roku o godzinie 6 rano zrealizowano operację Fabian, w której wzięło udział 120 funkcjonariuszy łódzkiej i zgierskiej policji, w tym antyterroryści. Ujęli oni 15 osób, w tym m.in. Dariusza P., pseudonim Świniak, Grzegorza I., pseudonim Negocjator, Jacka W., pseudonim Torbacz, Jana P. i 5 kobiet, włączając w to Joannę P., żonę Świniaka, oficjalnie współwłaścicielkę restauracji w Zgierzu. Podczas akcji Dariusz P. wyrzucił z okna swojego mieszkania pistolet CZ, ale niewiele mu to dało. Upadła ona niemal wprost pod nogi policjanta. Podczas akcji poza bronią zabezpieczono też pieniądze, kosztowności, wysokiej klasy samochody, m.in. srebrne BMW Świniaka, Mercedesa, rowera czy Mitsubishi Pajero, i nieruchomości, działki rekreacyjne i budowlane, a także budynki i lokale kupowane z pieniędzy pochodzących z przestępstw. Ujawniono dokumentację dotyczącą tych nieruchomości oraz służącą do dokonywania różnego rodzaju wyłudzeń. Śledczy przedstawili podejrzanym szereg zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonywania rozbojów, wymuszania haraczy, handlu nielegalnym alkoholem, papierosami i środkami odurzającymi, wyłudzeń odszkodowań, kredytów i zasiłków. Sam Dariusz P., pseudonim Świniak, usłyszał 16 zarzutów. Ostatecznie tymczasowo aresztowanych zostało 6 osób, a wobec kolejnych 6 zastosowano dozory policyjne. Zapowiadano kolejne zatrzymania. W lutym 2004 roku faktycznie wpadły kolejne 3 osoby. Przedstawiono im zarzuty i objęto dozorami policyjnymi. Jednocześnie Zgierski Sąd odrzucił zażalenie na tymczasowe aresztowanie podejrzanych, którzy niezmiennie twierdzili, że są niewinni. Tym samym za więziennymi murami pozostali Świniak, jego żona Joanna P., Torbacz i jego partnerka Aneta W., Negocjator oraz były funkcjonariusz policji Marian S. Ponad półtora roku później, w listopadzie 2005 roku, łódzka i zgierska policja zatrzymała 3 osoby do sprawy gangu Edmunda R., pseudonim Popelina, ujętego w lipcu. 29-letni mężczyzna o pseudonimie Waluś wychodził wtedy akurat z Sądu Okręgowego w Łodzi, gdzie odpowiadał z wolnej stopy w procesie gangu zapaśników. W Zgierzu przy ulicy Długiej wpadł 21-latek, 2 miesiące wcześniej postrzelony w bark przez ludzi skonfliktowanego z Popeliną Grzegorza B., pseudonim Indianin, aresztowanego w październiku m.in. pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Także w Zgierzu zatrzymano jeszcze 23-latka, w którego samochodzie marki BMW znaleziono kamizelkę kuloodporną. Cała trójka we wrześniu 2005 miała dokonać w powiecie zgierskim napadu na dom, podczas którego pobili jego mieszkańców i zdemolowali wnętrze nieruchomości. Indianin kilka lat temu popełnił samobójstwo. Jak nieoficjalnie wiadomo, nie żyje już również Popelina.
To wszystko na dziś. Jeśli zaciekawiła Was historia zgierskiego gangu zapaśników, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.